Zaproszenie listowne Nazajutrz, dziewiątego listopada, obudziłem się po przespaniu dwunastu godzin. Konsej przyszedł według zwyczaju dowiedzieć się, jak pan przepędził noc, i ofiarować mi swe usługi. Zostawił on swego przyjaciela, Kanadyjczyka, śpiącego tak smacznie jak człowiek, który całe życie nic innego nie robi. Pozwoliłem zacnemu chłopcu wygadać się do woli, niewiele mu odpowiadając. Zbyt bowiem zajmowała mnie nieobecność kapitana Nemo na wczorajszym naszym posiedzeniu i spodziewałem się zobaczyć go dzisiaj. Wkrótce przywdziałem me suknie z bisioru, nad którymi nieraz już zastanawiał się konsej. Wytłumaczyłem mu, że były zrobione z lśniących i miękkich włókien, za pomocą których czepiają się skał szyneczki, gatunek mięczaków przebywający w wielkiej obfitości na brzegach Morza Śródziemnego – z włókien tych robiono dawniej piękne materie, pończochy, rękawiczki, gdyż są bardzo miękkie i ciepłe. Osada więc Nautilusa mogła ubierać się tanim kosztem, obywając się bez krzaka bawełny, bez owiec i jedwabników. Ubrawszy się, poszedłem do dużego salonu. Był pusty. Zagłębiłem się w badaniu skarbów konchyliologii nagromadzonych w oszklonych szafach. Przeglądałem przy tym ogromne zielniki pełne najrzadszych roślin morskich, które choć zasuszone, zachowały jednak swe cudne barwy. Wśród tych szacownych okazów flory wodnej znalazłem okułki pręgowate, ziarnonośne, delikatne czeramie barwy szkarłatnej, bedłkę wachlarzowatą a cetabule podobne bardzo do wklęsłych grzybów, które przez długi czas zaliczano do zwierzo krzewów i wreszcie cały szereg porostów morskich. Upłynął cały dzień, a kapitan Nemo nie zaszczycił mnie swoją wizytą. Drzwi salonu nie uchyliły się. Chciano może przyzwyczaić nas do tych pięknych rzeczy. Nautilus utrzymywał się w kierunku wschodnim Przy dwunastomilowej szybkości I zanurzeniu na pięćdziesiąt do sześćdziesięciu metrów Na drugi dzień, dziesiątego listopada Toż samo zaniedbanie Takaż samotność Ned i Conseil spędzili większą część dnia ze mną Dziwiła ich niewytłumaczona nieobecność kapitana Czy ten szczególny człowiek był chory? Czy zmienić chciał względem nas swe zamiary? Z tym wszystkim, jak zauważył konsej, używaliśmy zupełnej swobody i byliśmy dobrze żywieni. Gospodarz nasz dotrzymywał warunków swego układu, nie mogliśmy się żalić, a zresztą sama niezwykłość naszego losu obiecywała tak sowite nagrody, żeśmy nie mieli jeszcze prawa go winić. Tegoż dnia zacząłem dziennik mych przygód, co dało mi możność opowiedzenia ich z najściślejszą dokładnością i by nie pominąć ciekawego szczegółu, pisałem go na papierze z włókna wodorostów. 11 listopada świeże powietrze rozchodzące się wewnątrz Nautilusa uprzedziło mnie, żeśmy wrócili na powierzchnię oceanu, żeby odnowić zapas tlenu. Zwróciłem się ku środkowym schodom i wyszedłem na platformę. Dochodziła szósta rano. Powietrze było mgliste, może szare, ale spokojne. Zaledwie kołysały się fale. Czy kapitan Nemo, którego spodziewałem się tu spotkać, nadejdzie? Ujrzałem tylko sternika uwięzionego w swej szklanej klatce. Usiadłszy na krawędzi pudła statku, z rozkoszą wciągałem w płuca słone wyziewy. Wschodzące słońce rozproszyło powoli mgłę. Promienna gwiazda wynurzała się ze wschodniego horyzontu. Morze zapłonęło od niej jak zapalona podsypka prochu. Rozwiane w górze chmury zabarwiły się żywymi, mieniącymi się w cudne odcienie kolorami, a mnóstwo języków kocich zapowiadało całodzienny wiatr. Ale co znaczył wiatr dla Nautilusa, którego burze nie mogły zastraszyć? Podziwiałem ten rozkoszny wschód słońca tak wesoły i ożywczy. Gdy naraz usłyszałem, że ktoś wchodzi na platformę. Gotowałem się powitać kapitana, ale to był jego porucznik. Przeszedł platformę, zdając się nie spostrzegać mej obecności. Przyłożywszy potężną lunetę do oczu, zbadał z niezmierną uwagą wszystkie punkty horyzontu. Potem zbliżył się do klapy i wymówił zdanie, którego brzmienie dokładnie tu powtarzam. Zachowałem je dobrze w pamięci, bo każdego rana powtarzało się w jednakich okolicznościach. Oto są te wyrazy. Nautrom respoc lorni wirch. Co one znaczyły? Tego nigdy nie będę wiedział. Po wymówieniu tych słów porucznik zszedł na dół. Myślałem, że Nautilus wraca do swej podmorskiej żeglugi, pośpieszyłem więc do klapy i przez podłużny korytarz dostałem się do mego pokoju. Upłynęło tak pięć dni. Bez żadnej zmiany w naszym położeniu. Co rano wychodziłem na platformę. Co dzień to samo zdanie wychodziło z ust tej samej osoby. Kapitan Nemo nie zjawiał się. Sądziłem już, że go nigdy nie zobaczę. Tymczasem 16 listopada wróciwszy do swego pokoju z Nedem i Konsejem, zastałem na stole list pod moim adresem. Zerwałem niecierpliwą ręką kopertę. Pismo było bujne, czyste. Lecz zakrawało nieco na gotyckie, przypominając kształt liter niemieckich. List ten zawierał następujące wyrazy. Do pana profesora Aronax na pokładzie Nautilusa, 17 listopada 1867 roku. Kapitan Nemo zaprasza profesora Aronax na polowanie, które odbędzie się jutrzejszego rana w lasach na wyspie Crespo. Spodziewa się, że profesorowi nic nie przeszkodzi w nim uczestniczyć i z przyjemnością będzie widział z nim razem jego towarzyszów. Dowódca Nautilusa, kapitan Nemo. Polowanie, zawołał Ned. I to w lasach na wyspie Krespo, dodał Conseil. Zatem wysiądzie na ląd ten dziwak, zauważył Ned Land. Zdaje mi się, że to dość jasno wyrażone, odpowiedziałem powtórnie odczytując list. A więc należy przyjąć, rzekł Kanadyjczyk, raz stanowszy na ziemi, zobaczymy co począć dalej. Zresztą nie gniewa mnie to wcale, że sobie zjem parę kawałków świeżego mięsa. Nie starając się pogodzić sprzeczności zachodzącej pomiędzy objawionym przez kapitana Nemo wstrętem do wysp i lądów, a jego zaproszeniem na polowanie w lasach, poprzestałem na odpowiedzi, zobaczymy przede wszystkim co to jest ta wyspa Crespo. Wziąłem mapę obu półkul i pod 32 stopniem i 4 minutami szerokości północnej, a 167 stopniem i 50 minutami długości zachodniej znalazłem wysepkę rozpoznaną w roku 1801 przez kapitana Crespo, która na dawnych mapach hiszpańskich zwana była Rocca de la Plata, to jest Srebrna Skała. Znajdowaliśmy się zatem blisko o 1800 mil od miejsca naszego wyjazdu, a zmieniony nieco kierunek Nautilusa zmierzał ku południo-zachodowi. Wskazałem mym towarzyszom tę drobną skałę rzuconą na północnym oceanie spokojnym. Jeżeli kapitan Nemo, rzekłem, wysiada niekiedy na ląd, to przynajmniej wybiera wyspy całkiem bezludne. Ned Land, wzruszywszy tylko głową, nic nie odpowiedział. To samo zrobił i conseil po czym obaj odeszli. Po kolacji podanej mi przez milczącego i niewzruszonego kredencerza zasnąłem, nie bez pewnego zajęcia się myślą o jutrze. Na zajutrz, 17 listopada, zbudziwszy się, poczułem, że Nautilus stoi całkiem nieruchomy. Ubrałem się żywo i poszedłem do dużego salonu. Zastałem kapitana Nemo, który tu na mnie czekał. Powstał, ukłonił się i zapytał, czy zechce mu towarzyszyć. Ponieważ nie napomknął ani słowa o naszym ośmiodniowym niewidzeniu się, więc i ja też, nie wspominając nic o tym, odpowiedziałem po prostu, żem gotów z towarzyszami na jego usługi. Ośmielę się tylko, dodałem, zadać panu jedno pytanie. Pytaj, panie Aronax, a jeżeli będę mógł, to ci odpowiem. A więc, kapitanie, jakim sposobem, zerwawszy wszelkie stosunki z Ziemią, posiadasz pan lasy na wyspie Krespo? Panie profesorze, odrzekł kapitan, lasy, które posiadam, nie potrzebują od słońca ani światła, ani ciepła. Nie mieszkają w nich ani lwy, ani rysie, ani tygrysy, ani jakiekolwiek zwierzęta czworonożne. Ja sam tylko je znam. Dla mnie tylko jednego one rosną: nie są to lasy ziemskie, ale podmorskie. Lasy podmorskie? zawołałem. Tak, panie profesorze. I chcesz pan mnie do nich zaprowadzić. Właśnie. Pieszo. I suchą stopą. Polując? Polując. Z bronią w ręku. Z bronią w ręku. Spojrzałem na dowódcę Nautilusa wzrokiem, który nie wyrażał dlań nic pochlebnego. Widocznie cierpi na mózg, pomyślałem. Miał napad, który trwał osiem dni i dotąd jeszcze nie ustał. Szkoda! Wolałbym w nim widzieć oryginała niż wariata. Myśl ta dawała się wyraźnie wyczytać z mej twarzy, ale kapitan Nemo poprosił mnie ze sobą i poszedłem za nim na wszystko zdecydowany. Weszliśmy do sali jadalnej, gdzie zastawione było śniadanie. Panie Aronax, rzekł kapitan, proszę podzielić ze mną bez ceremonii śniadanie. Porozmawiamy jedząc. Przyrzekłem panu przechadzkę po lesie, lecz nie obiecywałem, że znajdziesz tam restaurację. Posilaj się pan jak człowiek, który prawdopodobnie będzie musiał długo czekać na obiad. Zabrałem się ochoczo do biesiady złożonej z rozmaitych ryb i zrazów holoturii, wybornych zwierzokrzewów, przyprawnych silnie trawiącymi porostami, jak porfira lanciniata i Laurencja prima fetida. Za napój służyła czysta woda, do której za przykładem kapitana dodawałem kilka kropel wyskokowego likieru robionego na sposób kamczadalów z porostu znanego pod nazwą Rodymenia palmowata. Kapitan Nemo jadł, z początku nie mówiąc ani słowa. Potem odezwał się do mnie: Panie profesorze, kiedym zaproponował ci polowanie w mych lasach na wyspie Crespo. Sądziłeś, że jestem sam z sobą w sprzeczności? Gdym ci objaśnił, że tu idzie o lasy podmorskie, myślałeś, że wariat. Panie profesorze, nie trzeba nigdy sądzić o ludziach lekkomyślnie, ale, ależ, kapitanie, wierzaj, chciej pan posłuchać, a zobaczysz, czy wypada zarzucać mi sprzeczność lub obłąkanie. Słucham pana. Panie profesorze, wiesz pan tak dobrze, jak ja, że człowiek może żyć pod wodą, byle tylko miał z sobą zapas powietrza do oddychania. W pracach podmorskich robotnik w nieprzemakającym odzieniu z głową zamkniętą w metalowym hełmie otrzymuje powietrze za pomocą pomp tłoczących i regulatorów odprowadzających. To przyrząd nurków przerwałem w rzeczy samej. Ale człowiek w takich warunkach nie ma dosyć swobody. Związany on jest z pompą, dosyłającą mu powietrze kauczukową rurą, istnym łańcuchem przykuwającym go do ziemi. Będąc tak przyczepieni do Nautilusa, nie moglibyśmy daleko odejść. Lecz jakim sposobem możemy być wolni? Zapytałem. Za pomocą przyrządu Rukierol Denerus, wynalezionego przez dwóch pańskich rodaków, który udoskonaliłem do swego użytku. Pozwoli on panu bez najmniejszej obrazy organów przebywać w nowych warunkach fizjologicznych. Przyrząd ten składa się ze zbiornika z grubej blachy, który napełniam powietrzem pod ciśnieniem pięćdziesięciu atmosfer. Zbiornik zawiesza się z tyłu na szelkach jak tornister żołnierski. Górna część jego tworzy pudełko, skąd powietrze utrzymywane przez odpowiedni przyrząd miechowy nie może uchodzić inaczej jak tylko pod normalnym ciśnieniem. W przyrządzie rukierola, takim jak go powszechnie używają, wychodzące z pudełka dwie kauczukowe rurki łączą się z wypukłą pokrywą, zatykającą usta i nos. Jedna z nich wprowadza powietrze do oddychania, drugą uchodzi zużyte, a język zatyka według potrzeby jedną lub drugą. Ja zaś, wystawiając się na wysokie w głębinach morskich ciśnienia, Muszę zamykać sobie głowę w podobnej jak zwykli nurkowie miedzianej bani, do której przytykają owe dwie rurki do wdychania i wydychania. Wybornie, kapitanie Nemo, jednakże powietrze, które pan ze sobą zabierasz, musi się prędko zużywać, a gdy nie zawiera więcej nad 15% tlenu, staje się niezdatnym do oddychania. Bez wątpienia, panie Aronax, ale jak już mówiłem. Pompy Nautilusa dozwalają mi wypełnić rezerwuar przyrządu przy bardzo wysokim ciśnieniu, który tym sposobem może dostarczyć powietrza do oddychania na dziewięć do dziesięciu godzin. Nie mogę nic temu zarzucić. Odrzekłem. Zapytam się pana tylko, jak sobie oświetlasz drogę na dnie oceanu. Przyrządem Rumkorfa, panie Aronax. Pierwszy trzyma się na plecach, a drugi przywiązuje w pasie. Składa się ze stosu Bunsena, który wprawiam w działanie nie za pomocą dwuchromianu potażu, bo bym go sobie nie mógł dostarczyć, lecz sodu, którym przesycone jest morze. Cewka indukcyjna zbiera wytworzoną elektryczność i sprowadza do odpowiednio urządzonej latarni. W latarni tej znajduje się szklana wężownica zawierająca osad węglowodoru. Gdy przyrząd jest czynny, gaz ten staje się świetlnym. Wydając białawe i ciągłe światło, opatrzony tak, oddycham i widzę. Kapitanie Nemo, wszelkie moje zarzuty zbijasz tak przekonującymi odpowiedziami, że nie śmiem już powątpiewać. Jednakże, jeżeli zmuszony jestem zgodzić się na przyrządy Rukierola i Rumkorfa, niech mi wolno będzie zrobić pewne zastrzeżenie co do strzelby, w którą mnie masz uzbroić. Ależ to nie jest broń palna, odpowiedział kapitan. A więc wiatrówka? Naturalnie. Jakże pan chcesz, bym robił proch na mym pokładzie, nie mając ani saletry, ani siarki, ani węgla drzewnego? Zresztą, dodałem, żeby strzelać skutecznie pod wodą w tym żywiole 855 pięć razy gęstszym od powietrza, trzeba by pokonać znaczny opór. To by jeszcze nie przeszkadzało. Jest pewien rodzaj lów udoskonalonych po fultonie przez Anglików, Filipa Colsa i Berleja, Francuza Fursi i Włocha Landiego ze szczególnym systemem zamkowym, z których można strzelać w takich warunkach. Ale, powtarzam panu, nie mając prochu, zastąpiłem go powietrzem pod wysokim ciśnieniem, którego dostarczają mi obficie pompy Nautilusa. Powietrze to musi się prędko zużywać w istocie. Ale czyż nie mam mego przyrządu Rukierola, który w potrzebie może mi go dostarczyć? Dość na to osobnej rurki. Zresztą, panie Aronax, sam się przekonasz, że na podmorskich łowach niewiele wychodzi kul i powietrza. Zdaje mi się jednak, że w tym półświetle i wśród płynu tak gęstego w stosunku do atmosfery strzały nie mogą nieść daleko i rzadko bywają śmiertelne. Owszem, panie, każdy strzał z tej broni jest śmiertelny i byle zwierzę zostało jak najlżej dotknięte pociskiem, pada nieżywe. Dlaczego? Bo moja broń nie nabija się zwykłymi kulami, ale drobnymi szklanymi kapsułkami wynalezionymi przez austriackiego chemika Lenie Broka, których znaczny zapas posiadam. Te szklane kapsułki pokryte stalową blaszką i obciążone ołowiem są to prawdziwe butelki lejdejskie naładowane elektrycznością pod bardzo wysokim ciśnieniem. Za najmniejszym uderzeniem pękają, a najsilniejsze zwierzę upada martwe. Dodam jeszcze, że nie są większe niż czwarty numer śrutu i że nabój zwykłej strzelby mógłby zawierać ich dziesięć. Nie rozprawiam dłużej. Rzekłem, wstając od stołu. Pozostaje mi tylko wziąć strzelbę. Zresztą, gdzie bądź, pan pójdziesz, i ja z tobą pójdę. Kapitan zaprowadził mnie na tył Nautilusa. Przechodząc koło kajuty Neda i Konseja, zawołałem mych towarzyszów, którzy się zaraz za nami udali. Weszliśmy do celki leżącej na samym skraju statku obok izby maszyn, żeby się ubrać w stroje spacerowe.